Witam Was. Dzisiaj nie będę mówiła ani o jedzeniu bezpośrednio, czyli nie będzie przepisów, ani nie będzie żadnych porad, ani nie będzie rezultatów. Dzisiaj tak dla urozmaicenia chciałam pokazać Wam pewną książkę. Książka nazywa się Jedz co chcesz, sąd nad polskim stołem. Ja tę książkę połknęłam naraz. No wiem, że nie jest jakaś niesamowicie gruba, ale czyta się ją rewelacyjnie, jest bardzo, bardzo interesująca i bardzo taka innowacyjna, naprawdę daje świeży i mądry pogląd na rzeczy niby codzienne i takie utarte w naszej świadomości i podświadomości, a można się z niej dowiedzieć naprawdę wielu mądrych rzeczy i naprawdę z dystansem spojrzeć na to, czym nas karmią reklamy czy nawet lekarze. Wiele z tych rzeczy było dla mnie już oczywiste wcześniej, to znaczy byłam z nimi zapoznana dzięki temu, że spędzam naprawdę wiele godzin dziennie na rozwijaniu swojej wiedzy dotyczącej żywności, ale dla osób, które nie spędzają tyle czasu co ja, jest to świetne kompendium wiedzy. Są tutaj argumenty bardzo rzeczowe i zebrane po prostu w jednym miejscu. Można szybko dowiedzieć się wielu rzeczy, które są no, po prostu logiczne i dobrze wyjaśnione i można im na pewno zaufać. Książka jest napisana przez Krystynę Naszkowską. Trudno stwierdzić w sumie, że jest napisana, bo jest to zbiór wywiadów z mądrymi ludźmi, z lekarzami, z profesorami, z ludźmi, którym naprawdę można zaufać. Poza tym, tak jak już mówiłam, ludzie ci nie tylko mają autorytet w swoich nazwiskach i stanowiskach, ale również mówią bardzo logicznie. Każdą tezę potwierdzają jakimiś wynikami badań. Dlatego myślę, że jest to książka godna polecenia. Także nie będę ględzić więcej. Przeczytajcie ją, idźcie do jakiejś biblioteki, kupcie sobie, kosztuje ona 35 zł, jest to najlepiej wydane 35 zł, jakie mogę sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o pozycje literaturowe. Nie jestem molem książkowym, nie łykam wszystkich książek, jakie istnieją, ale ta jest rewelacyjna. Także żegnam się z Wami z zachętą, abyście kupili bądź wypożyczyli tę książkę. Czytajcie. Naprawdę dowiecie się wielu ciekawych rzeczy na temat margaryny, na temat jajek, na temat mleka, na temat wody, na temat mięsa, na temat różnych rzeczy. I pewnie większość z Was otworzy oczy ze zdziwienia i będzie wiedziało, co się dzieje z tym, co wiedzieliście do tej pory. Żegnam się z Wami już naprawdę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa.